jeszcze jedno słowo na temat mody. Bo moda, czy związek, wszystko jedno na razie. To jest takie połączenie tego jednego z drugim. I uważam, że moda to jest też takie połączenie, to jest takie połączenie dla kobiety, to jest połączenie osobowości, przekazanie tej osobowości. I kobieta ma taki problem, bo jeżeli ma na przykład 200 zł, żeby idzie na zakupy i ma ze sobą 200 zł, 200 dolarów, 200 franków szwajcarskich, no, idzie coś kupić, coś fajnego chce sobie kupić, wchodzi do sklepu i ma do wyboru albo super, super, super bluzeczkę, albo majteczki, takie majteczki i staniczek pod tą super bluzeczkę. Ta super bluzeczka jest biała. Te majteczki i staniczek powinny być jakie? No powinny być cieliste, w kolorze ciała, żeby nie wystawały spod tej bluzeczki. I teraz albo kupi tą bluzeczkę, albo kupi ten staniczek. Na bluzeczkę nie szkoda wydać pieniędzy, no bo to każdy będzie widział. No, na staniczek i majteczki, wiecie, jakoś tak dziwnie jest, że te staniczki i te majteczki, ta bielizna, która ze swojej nazwy powinna być biała, to ta bielizna pod białą bluzeczkę to jednak cielista, żeby nie było jej widać. I teraz dziwnie tak się jakoś składa, że kobieta nie żałuję pieniędzy na tą białą bluzeczkę, ale na tą dwukrotnie droższą bieliznę w odpowiednim kolorze pod tą bluzeczkę. To jakoś tak szkoda wydać, bo tego nie widać. I powiem wam, że przypomniała mi się historia z tym związana, że niedawno pewna moja znajoma, dajmy jej na imię Martyna. Ja lubię takie imiona na M. Martyna na przykład. I Martyna opowiadała mi, jak poszła na spotkanie ze swoim nowym chłopakiem i żeby się odmłodzić, żeby się rozluźnić, żeby swobodnie i radośnie wypaść, to wypiła 2 lampki wina, bo ona chciała być naturalna. Chciała, żeby on ją poznał i zaakceptował naturalną. I to naturalnie nie wyszło.